Rozwiążmy przykładowe zadania. Mamy podane, że obwód każdego z zewnętrznych trójkątów wynosi 30. Przykładowo, jeżeli wezmę długość tego boku, tego boku i tego boku, to otrzymam 30. Tak samo będzie z pozostałymi trójkątami, które są na zewnątrz tej figury z tymi pięcioma trójkątami. Mówią nam także, że obwód FGHIJ, i J F, G, H, i J. Obwód tego pięciokąta wynosi 50. Więc jeśli dodam ten bok, i ten bok, i ten bok, i ten bok, i ten bok, to otrzymam 50. Na końcu pytają, ile wynosi obwód gwiazdy. Obwód gwiazdy stanowią zewnętrzne, jeśli od każdego z tych trójkątów odejmie się podstawy. Więc ten bok, zmienię kolor, więc obwód trójkąta, zaznaczę to na pomarańczowo, to będzie to plus to plus to, 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 plus to. Zatem obwód gwiazdy... obwód gwiazdy będzie równy obwodowi pięciu trójkątów. Jest równy obwodowi pięciu trójkątów zewnętrznych. Zapiszę po prostu pięciu trójkątów w ten sposób. Minus ich podstawy. Jeśli wezmę obwody wszystkich tych trójkątów, jeśli je dodam, część, która nie powinna stanowić części obwodu gwiazdy, będzie tą częścią, tą częścią, tą częścią, tą częścią i tą częścią. To nie są części obwodu gwiazdy, więc to powinien być obwód pięciu trójkątów minus długość ich podstaw minus długość ich pięciu podstaw. A więc ile wynosi obwód pięciu trójkątów? Obwód każdego z nich wynosi 30, więc obwód pięciu trójkątów będzie równy 5 razy 30, czyli 150. Teraz musimy odjąć długość pięciu podstaw. Długość zsumowanych podstaw jest równa obwodowi tego wewnętrznego pięciokąta. Obwód tego wewnętrznego pięciokąta wynosi 50, czyli dokładnie tyle wynosi suma podstaw pięciu trójkątów. Więc to tutaj wynosi 50. A zatem obwód gwiazdy wynosi 150. Minus 50, czyli 100. Czyli wzięliśmy obwody trójkątów, odjęliśmy ich podstawy, które stanowiły obwód tego pięciokąta, i gotowe. Rozwiążmy kolejne zadanie. Jakie jest pole tego, tego czworokąta, czegoś, co ma cztery boki ABCD? To trochę. Nie widzieliśmy dotąd takiej figury. Po prawej stronie wygląda jak prostokąt, po lewej jak trójkąt. A naprawdę jest to trapez. Ale, jak pewnie się już spodziewacie po tym, jak dzieliliśmy trójkąty, możemy podzielić ten trapez na figury, które będą nam bardziej znajome. Najprościej będzie nam zacząć od A i opuścić z tego punktu wysokość. Spodek tej linii będzie tutaj i utworzy nam kąt 90 stopni. Ten punkt oznaczymy jako E. Teraz możemy podzielić tę figurę na coś, co już znamy. Prostokąt, i trójkąt prostokątny. Ale możecie zapytać jak obliczymy, jak obliczymy? Cóż, mamy ten bok i ten bok, więc z łatwością możemy obliczyć pole tego prostokąta, ale jak obliczymy pole tego trójkąta? Cóż, ten bok wynosi 6, więc ten, więc EC również wynosi 6. Jeżeli AB równa się 6. Zauważcie, że mamy tutaj kwadrat, a wszystkie boki kwadratu są równe. Więc jeśli AB a B równa się 6, to znaczy, że EC też równa się 6. Więc EC równa się 6, a jeżeli EC równa się 6, to DE będzie równe 3. DE będzie równe 3. Ta długość tutaj będzie równa 3. Wiemy to, ponieważ jeżeli to jest równe 6, to musimy do tego dodać taką liczbę, by otrzymać 9. 9 to długość podstawy całej tej figury. 9 to cała ta długość. Więc 9 minus 6 daje nam 3. Teraz mamy już wszystkie informacje potrzebne, żeby wyliczyć pole. Pole tej części tutaj, tego prostokąta, będzie równe 6 razy 7, czyli będzie równe 42, plus pole tego trójkąta, plus pole tego trójkąta, czyli jedna druga podstawy razy bok. Podstawa wynosi 3.

52,5 to pole całej tej figury. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Tutaj mam jakiś dziwny, dziwny kształt i musimy obliczyć jego obwód. Na pierwszy rzut oka wygląda to raczej nieciekawie, ponieważ podano nam tylko długość tego boku i tego boku i jeszcze tego boku. Jedna rzecz, którą możemy tutaj założyć, choć nie zawsze możemy robić takie założenia, i której tutaj nie narysowałem, bo wtedy rysunek straciłby na czytelności, to to że wszystkie kąty w tej figurze to kąty proste. Mógłbym zaznaczyć kąt prosty tutaj, 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 no ale jak widzicie to wprowadza nam trochę bałaganu. Ale jak obliczymy obwód, jeżeli nie znamy wartości tych małych odległości? Sekret tkwi w odpowiednim przesunięciu boków, bo zależy nam na ustaleniu sumy boków. Więc teraz poprzesuwam wybrane boki. Wezmę ten bok i przesunę go do góry. Teraz wezmę ten bok i przesunę go tutaj. Później zmienię sobie na kolejny kolor. Ten bok przesunę tutaj do góry. No i w końcu wezmę ten bok i przesunę go tutaj. I teraz już pewnie widzicie, co się dzieje. Teraz wszystkie te boki razem będą miały taką samą długość jak ten bok. Mimo, że ta figura nie była prostokątem, jej obwód będzie ciekawy, ale jeszcze będziemy musieli zastanowić się nad tymi dwoma tutaj. Teraz zastanówmy się nad wszystkimi bokami, które idą raz w górę, raz w dół. Więc ten bok mogę przesunąć w prawo i narysować go tutaj. Ten bok idzie do samego końca, aż do tego pomarańczowego boku. Biały bok przesuwam do końca, do prawej. Następnie ten zielony bok mogę przesunąć go tutaj. A później. A później mogę przesunąć ten. W zasadzie nie będę jeszcze przesuwał tego zielonego boku. Żebyśmy mieli jasność, jeszcze niczego nie zrobiłem z tym i z tym. Nie przesunąłem ich. Wezmę za to ten bok i przesunę go. Wezmę cały ten bok i przesunę go tutaj. A więc zanim obliczę te dwie części, wiemy, że obie mają długość 2, a to są kąty 90 stopni. Więc ta ma długość 2 i ta ma długość 2. Zanim obliczę te dwie części, przesuwam wszystko inne i tworzę z tego prostokąt. Więc przynajmniej zliczając wszystko, mamy 7 plus 6, 7 plus 6, wszystkie te długości razem dadzą nam także 7 plus 7 i wszystkie te kawałki razem również dadzą nam 6 plus 6. No i teraz mam to 2 tutaj, którego wcześniej nie liczyłem. To 2 plus to 2 plus to 2. No i mamy nasz obwód, więc ile to jest razem? 7 plus 6 to 13, plus 7 to 20, plus 6 to 26, plus 4 równa się 30. I gotowe.